W imieniu znakomitej większości Rady Pedagogicznej, pracowników administracji i obsługi szkoły, a także własne, chciałbym odczytać krótkie oświadczenie i złożyć je na ręce pana przewodniczącego. Panie przewodniczący, panie prezydencie, szanowni państwo radni, my, nauczyciele i pracownicy Szkoły Podstawowej nr 5 z oddziałami integracyjnymi imienia Jana Pawła II w Kołobrzegu, od kwietnia 2012 roku jesteśmy permanentnie szkalowani, odmawiani i oskarżani. Systematycznie narusza się dobre imię szkoły oraz nasze dobra osobiste. Jesteśmy kadrą nauczycieli wykształconą, przygotowaną merytorycznie i specjalistycznie do pracy z każdym dzieckiem, a w szczególności z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. A dobro dziecka jest naszym celem nadrzędnym. Dzięki bardzo dobrej współpracy z panem prezydentem, radą miasta, nasza szkoła systematycznie się rozwija. Wzbogaca bazę dydaktyczną, a nauczyciele ciągle podnoszą swoje kwalifikacje i umiejętności podczas szkoleń organizowanych przez dyrekcję na terenie naszej placówki. Dlatego stawianie jakichkolwiek zarzutów dyrektorom szkoły, że działają na niekorzyść dziecka, jest precedensem samym w sobie absurdalnym, oburzającym i zupełnie bezpodstawnym. To właśnie pani Hanna Ryckowska-Fortuna jako pierwsza w naszym mieście dała szansę dzieciom niepełnosprawnym, aby mogły uczyć się z dziećmi zdrowymi zgodnie z ideą integracji. Dzięki jej zapałowi i zaangażowaniu, ale także olbrzymiemu wsparciu i decyzjom władz miasta 12 lat temu zostały utworzone klasy integracyjne. W związku z tym nie tylko Kacper, ale i pozostałych 57 uczniów o różnych stopniach niepełnosprawności ma szansę na naukę w naszej ogólnodostępnej szkole. Dzięki integracji w naszej szkole również dzieci zdrowe mają szansę uczenia się wzajemnej tolerancji i akceptacji. Zdajemy sobie sprawę, że nasza praca jest szczególnym powołaniem do ciągłego towarzyszenia rozwojowi młodego człowieka. Nasz zawód stawia wysokie wymagania, czego jesteśmy świadomi. Wiemy, że jesteśmy pod stałą kontrolą. Każde nasze potknięcie jest natychmiast dostrzegane przez uczniów, rodziców, społeczeństwo i media oraz często niesprawiedliwie i dogłębnie komentowane. Dlatego też w naszej pracy możemy zrezygnować z wielu rzeczy, tylko nie z autorytetu etycznego i moralnego. Każdy z nas posiada swój wewnętrzny etyczny kodeks i bliskie jest nam stwierdzenie, że w żadnym zawodzie człowiek nie ma tak wielkiego znaczenia jak w zawodzie nauczycielskim. Z przykrością jednak stwierdzamy, że garstka naszych kolegów takiego kodeksu nie posiada. I to ich działania od kwietnia 2012 roku przyczyniają się w dużej mierze do podważania dobrego imienia dyrektorów, jak również wszystkich pracowników, przyjaciół i absolwentów tej szkoły. Proces edukacyjny i wychowawczy ucznia jest niemożliwy bez ścisłej współpracy szkoły z domem rodzinnym dziecka. Dlatego niezrozumiały jest dla nas fakt, że dopiero w czwartym roku nauki Kacpra w naszej szkole mama doszukuje się nieprawidłowości w kształceniu swojego dziecka. Zamiast zaangażować się we współpracę z nauczycielem wspomagającym, który ma największy kontakt z uczniem oraz z wychowawcą i dyrekcją szkoły, pani Morris zwraca się z problemami dotyczącymi funkcjonowania swojego dziecka w szkole do różnych instytucji oraz mediów. Nauczyciele pracujący z Kacprem, panie Ewa Pieczyńska, Marta Aleksandrowicz, Elżbieta Kozłowska, Izabela Kramarz, Olga Sitańska-Pietrzak, Milena Garbat-Zatorska wykazali się szczególną troską i zaangażowaniem w jego proces kształcenia i wychowania, który był realizowany zgodnie z zaleceniami poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz dostosowany do indywidualnych potrzeb i możliwości tego dziecka. Nie chcemy zarzucać pani Morris działania w złej wierze, ale to, iż z problemem edukacyjnym swojego dziecka udała się do pana prezydenta, do mediów i innych instytucji zamiast do macierzystej szkoły, ewidentnie wpisuje się w kontekst działania przeciwko naszemu dyrektorowi, który rozpoczął się w kwietniu 2012 roku. Obecnie Kacper uczy się w klasie czwartej razem z całym zespołem klasowym i jest dzieckiem uśmiechniętym, pogodnym, zaczynającym przestrzegać ustalonych zasad obowiązujących w klasie i szkole. Zaręczany pani Morris, że jeśli tylko będzie potrzebowała naszego wsparcia, jesteśmy zawsze gotowi do współpracy. Panie przewodniczący, panie prezydencie, szanowni państwo radni, zapewniamy, że pomimo szkodliwych działań garstki nauczycieli naszej szkoły, nad czym ubolewamy, którzy w sposób kompromitujący, krzywdzący, wprowadzający złą atmosferę i zamęt oraz rozpraszający kłamstwa i pomówienia,
Rada Pedagogiczna wraz z dyrektorami i pracownikami administracji oraz obsługi, mając na względzie dobre imię szkoły, będzie nadal rzetelnie wypełniać swoje obowiązki, stać na straży dobrego imienia szkoły, dyrektorów i wszystkich jej pracowników. Licząc na wsparcie szanownej Rady, a przede wszystkim Pana Prezydenta, realizując politykę oświatową miasta, wierzymy, że w naszej szkole zapanuje atmosfera wzajemnej życzliwości, szacunku i wsparcia, jaka była przed kwietniem 2012 roku. Z poważaniem, tutaj są podpisy Rady Pedagogicznej. Dziękuję Państwu bardzo.